Proszę Państwa, to nie jest błąd na slajdzie, ta data tam na górze. To jest konferencja, podczas której zainicjowaliśmy w ogóle rozmowy na temat jakości życia i domeny konkretnie środowiskowej. I próbujemy to teraz połączyć już z zanieczyszczeniem również powietrza. Wtedy pokazałam Państwu w grudniu części z Państwa trzy badania, które przeprowadziliśmy. Dzisiaj jeszcze dołączyłam do nich dwa kolejne, w tym jedno już opublikowane. I króciutko, proszę Państwa, tylko na temat samej jakości życia, to jest oczywiste, to jest miękki punkt końcowy i stąd w ogóle wzięło się myślenie na temat jakości życia, gdy zaczęliśmy robić badania wśród chorych przewlekle, ale nie tylko z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Ja reprezentuję środowisko lekarzy rodzinnych i nasze grupy badanych są bardzo heterogenne. To nie są grupy kliniczne, takie, które Państwo macie w trialach, gdzie mamy już konkretne kryteria włączenia do badania. Natomiast to są rzeczywiście pacjenci, z którymi lekarze rodzinni mają do czynienia. I to, że poziom jakości życia wpływa na poziom hospitalizacji, to było jasne, natomiast to, co udało nam się dookreślić, to to, że również wpływa na poziom rehospitalizacji i na długość życia, ale to już widzieliśmy od kilkudziesięciu lat. My wybraliśmy bardzo niespecyficzny kwestionariusz do oceny jakości życia w konsekwencji naszych prób i błędów z licznymi kwestionariuszami walidowanymi, które określają jakość życia i wybraliśmy taki, który możemy stosować praktycznie w każdej chorobie przewlekłej i który właśnie dla takiej grupy pacjentów został zwalidowany w Polsce kwestionariusz WHO, gdzie mamy cztery komponenty. Ocenę jakości życia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie fizykalne pacjenta, ja to tak bardzo upraszczam w tej chwili na potrzeby skrócenia tej prezentacji, funkcjonowanie psychologiczne, psychiczne naszego pacjenta, to jak pacjent funkcjonuje w relacjach społecznych, bo okazuje się, że to może mieć nawet większe znaczenie, jeżeli chodzi o długość życia pacjenta, niż funkcjonowanie fizykalne naszego pacjenta i to, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, czyli ta komponenta właśnie środowiskowa. Jak Państwo widzicie, ta domena środowiskowa to nie tylko oczywiście zanieczyszczenie jako takie, wiele różnych innych elementów, ale to nam pozwala również wykorzystać ten kwestionariusz również w pewnych korelacjach z zanieczyszczeniami środowiskowymi, których notabene jeszcze nie robiliśmy. I teraz to, co Państwu pokażę, to są tak naprawdę wyniki badań właśnie z wykorzystaniem tego kwestionariusza w takim ciągu logicznym, w jakim dochodziliśmy tak naprawdę do konstelacji pewnych zmiennych określających już konkretnie tą domenę środowiskową. Bo oczywiście na początek chodziło nam tylko o miękki punkt końcowy i nawet nie przypuszczaliśmy, że uzyskamy korelację pomiędzy poziomem jakości życia a poziomem usług medycznych. I to okazuje się, proszę Państwa, mamy korelację tej poziomu jakości życia w domenie środowiskowej zależnie od miejsca zamieszkania, natomiast jeżeli już szukamy zależności z poziomem usług medycznych, tutaj miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. To jest o tyle ciekawe dla nas, jako lekarzy rodzinnych, że my obserwujemy, że w środowiskach wiejskich generalnie mamy wyższy poziom usług medycznych jako taki. Przy włączeniu domeny jako takiej środowiskowej okazuje się, że to przestaje mieć znaczenie. To jest pierwsze badanie, kolejne, gdzie skupiliśmy się na subpopulacji pacjentów w wieku podeszłym. Państwo oczywiście wiecie, że w tej grupie my będziemy mieć głównie wielochorobowość i to, co tam uzyskaliśmy, proszę Państwa, powtórzyło się, jeżeli chodzi o te wyniki w badaniu wcześniejszym, gdzie mieliśmy grupę pacjentów od 18 roku życia do 92 roku życia, tutaj tylko subpopulacja pacjentów w wieku podeszłym, wyniki praktycznie identyczne. Kolejne badanie, gdzie skupiliśmy się głównie na pacjentach z chorobami układu oddechowego i tutaj również bezpośrednia zależność poziomu jakości życia z poziomem usług medycznych, to przekłada się siłą rzeczy na koszty. Oczywiście sensu stricto kosztów nie liczyliśmy, no ale to jest oczywiste, że to będzie bezpośrednia zależność i przekłada się na tak zwany indeks świadczeń, czyli konkretnie ile usług zostało wykonanych w danej subgrupie pacjentów. I kolejne badanie, gdzie określaliśmy poziom już potrzeb, nie tylko zdrowotnych, ale potrzeb również psychicznych, społecznych, fizykalnych. I tutaj okazało się, że
Jeżeli weźmiemy pod uwagę domenę środowiskową, to wysoki poziom jakości właśnie w tej domenie będzie zwiększał ponad 400 razy szansę na wysoki indeks Camberwell, czyli na wysoki poziom zaspokojonych potrzeb pacjenta. Tak silnej zależności nie ma z żadną inną domeną. I również im wyższa generalnie jakość życia naszego pacjenta w każdej z tych domen, tym niższy będzie poziom tych niezaspokojonych potrzeb, a wyższy poziom potrzeb zaspokojonych. I ostatnie badanie, które jeszcze nie jest opublikowane, jest w trakcie przygotowania do druku, gdzie porównaliśmy grupę pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego z grupą pacjentów z przewlekłymi chorobami, ale nie związanymi z układem oddechowym. I tam wykonaliśmy już hierarchiczną analizę skupień, czyli poszliśmy w bardziej zaawansowane już analizy statystyczne, skupiając się oczywiście znowu na domenie środowiskowej. I to, co okazało się, to to, że konkretnie interwencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, czyli ten konkretny rodzaj usług medycznych i wiek pacjenta będą w ujemnej zależności, w ujemnej korelacji z poziomem jakości życia właśnie w domenie środowiskowej i przede wszystkim w grupie pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego ma znaczenie liczba innych chorób przewlekłych, bo jeszcze raz w populacji pacjentów lekarzy rodzinnych my głównie mamy do czynienia z pacjentami z wielochorobowością. Nie tylko z jedną chorobą, ale co najmniej z dwoma, trzema. Wobec tego oczywiście domena środowiskowa pozostaje w zależności z innymi domenami, jeżeli chodzi o jakość życia, ale to, co tak naprawdę nas zainteresowało, to to, że pozostaje w bezpośredniej zależności z kosztami medycznymi i pośrednio również z potrzebami naszych pacjentów i jest świetnym wskaźnikiem, jeżeli chodzi również o poziom jakości usług właśnie w opiece podstawowej. To, nad czym zaczynamy się zastanawiać w sensie również ewaluacji tego poziomu jakości. Bardzo dziękuję Państwu.